Leyla Güler przyspiesza zbliżenie Yamana i Zeyer. Oboje spędzają pierwszą noc razem od długiego czasu. Czy Zeyer i Yaman pokonają wszystkie przeszkody i będą razem szczęśliwi? Życie Duygu jest w niebezpieczeństwie. Dowiedz się, co się wydarzy w odcinku 323 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu piątek 26 lipca 2024 roku na TVP1. W odcinku 322 tureckiego serialu Dziedzictwo Yaman i Zeyer spędzają dzień razem, pełen nostalgii i niespodziewanych zwrotów akcji. W międzyczasie inna para, Duygu i Ali, zbliżają się do siebie coraz bardziej. Co się dzieje w odcinku 323 tureckiego serialu Dziedzictwo? Zeyer i Yaman zbliżają się jeszcze bardziej, spędzając czas razem w domu ciotki Güler. Yaman wyraża swoją miłość do Zeyer poprzez piosenkę, co bardzo wzrusza Zeyer. Zeyer bierze od Yamana swoją obrączkę ślubną i wkłada ją na palec, obiecując, że nigdy jej nie zdejmie. Oboje spędzają pierwszą noc razem od długiego czasu. Duygu i Ali stają w obliczu niebezpiecznej sytuacji podczas wspólnej kolacji w restauracji. Kto zlecił zabójstwo Duygu? Pełne streszczenie odcinka. Akcja kontynuuje się od poprzedniego odcinka. Yaman i Zeyer pomagają ciotce Güler posprzątać i uporządkować dom. Zeyer wychodzi do Yamana na podwórku, gdzie on rąbie drewno, i podaje mu chusteczkę, mówiąc, że wygląda na spoconego i zmęczonego. Yaman bierze chusteczkę od Zeyer i wycierając pot z czoła, mówi, że ona również wygląda na zmęczoną. Kiedy powiedziałem ci, że sam wszystko naprawię, myliłem się. Przyznaje Yaman, zrobimy wszystko razem. Jeśli się zgubimy, znajdziemy się, a kiedy się znajdziemy, znowu się zjednoczymy. Akcja przenosi się na wieczór. Zeyer przynosi herbatę Yamanowi w ogrodzie i pokazuje mu, że ciotka Güler podarowała jej czerwoną chustkę na głowę. Protestowała, ale ciotka Güler nalegała, aby ją wzięła. Yaman bierze chustkę i mówi Zeyer, że jego ciotka podarowała ją jej, bo bardzo ją polubiła. Delikatnie kładzie chustkę na ramionach Zeyer i zaskakuje ją, zaczynając śpiewać piosenkę. Zeyer jest bardzo zaskoczona, ale jednocześnie z wielką przyjemnością słucha słów piosenki, którą Yaman śpiewa, aby ponownie wyrazić swoją miłość do niej. Po wejściu do środka, Güler nalega, aby spędzili noc w jej domu i nawet przygotowała dla nich łóżko. Aby jej nie rozczarować, zgadzają się i po raz pierwszy od wielu miesięcy kładą się spać w jednym łóżku. Yaman nagle wstaje chwilę po tym, jak kładą się spać, i prosi Zeyer, aby znowu włożyła obrączkę ślubną oraz obiecała mu, że nie zdejmie pierścionka z palca i nie zrezygnuje z ich małżeństwa, niezależnie od tego, przez jakie próby będą musieli przejść. Obiecuję, że nigdy nie zdejmę pierścionka. Mówi Zeyer, teraz wszystko jest na swoim miejscu, a ty jesteś obok mnie, jak powinno być. Odpowiada Yaman, który rusza, aby pocałować Zeyer, ale ciotka Güler puka do drzwi i przeprasza, mówiąc, że zapomniała w pokoju leków na ciśnienie.
Kobieta bierze leki i życzy im dobrej nocy. Zeyer, zawstydzona, szybko kładzie się do łóżka i przykrywa się kołdrą, odwracając się plecami do Yamana i życząc mu dobrej nocy. Oboje nie mogą zasnąć. Zeyer odwraca się do Yamana. On przyznaje jej, że jest jego lekarstwem. Myślę, że nie powinnaś pozwolić swojemu sercu cierpieć. Powinnaś znowu zacząć brać swoje lekarstwa. Mówi Zeyer. Wieczorem Duygu i Ali idą do restauracji, która jest bardzo ważna w jej życiu. Duygu opowiada Ali, że zostali porzuceni przez ojca, a ich matka, Semra, stała się dla nich zarówno matką, jak i ojcem. Bardzo często, gdy wracali ze szkoły z Yasemin, zatrzymywali się w tej restauracji na obiad. Ali zna prawie całe życie Duygu, ale ona nie wie nic o życiu Ali, więc prosi go, aby jej opowiedział. Ali mówi, że nie ma ani brata, ani siostry, a także stracił rodziców w wypadku, gdy był mały i nigdy ich nie znał. Wychował go dziadek Osman, który był dla niego zarówno matką, jak i ojcem. Ali wyjaśnia, że ponieważ nie miał krewnych, jego zespół stał się jego rodziną, dlatego są tak związani ze sobą. Kolacja przebiega bardzo dobrze, dopóki Ali nie zauważa, że do restauracji wchodzą dwaj uzbrojeni mężczyźni i szybko planuje z Duygu, jak postąpić, aby ich złapać. Po krótkiej strzelaninie Duygu i Ali udaje się ich aresztować i zabrać na przesłuchanie na posterunek policji. Tam dowiadują się, że ci mężczyźni zostali wysłani z misją zemsty na Duygu, ze względu na swoje stanowisko Duygu narobiła sobie wrogów, infiltrując jeden z najsilniejszych gangów w Ankarze. Szef gangu, Jafer, wysłał swoich ludzi, aby zabili Duygu, dziedzictwo odcinek 324. Zeyer zasypia w objęciach Yamana, Yaman i Zeyer przygotowują się do snu. Yaman próbuje ponownie pocałować Zeyer, ale w tym momencie jego telefon dzwoni. Yaman mówi Zeyer, że rozmowa nie jest ważna, ale ona nalega, aby odebrał, ponieważ dzwoni Cenger. Zeyer obawia się, że mogło się coś stać, Yaman odbiera telefon, a na wideo połączeniu pojawia się mały Yusuf, który oznajmia swojej cioci i wujkowi, że nie mógł zasnąć, zanim nie życzył im dobrej nocy. Zadowolony z siebie Yusuf pyta, czy Yaman i Zeyer śpią razem w jednym łóżku, a oni spoglądają na siebie zakłopotani. Troje życzą sobie dobrej nocy, Zeyer kładzie rękę na piersi Yamana i zasypia w jego objęciach. Rano Yaman budzi się i jest w siódmym niebie, widząc, jak jego ukochana śpi na jego piersi. Zeyer budzi się i wita Yamana słowami, dzień dobry, na co on odpowiada tym samym. Wujek Yusufa pyta swoją ukochaną, czy udało jej się odpocząć, Zeyer spogląda na zegar i z przerażeniem stwierdza, że obudziła się zbyt późno. Yaman
Yaman uspokaja ją, mówiąc, że on również jest w tej samej sytuacji, podkreślając, że prawdopodobnie oboje potrzebowali snu. Starsza kobieta, która wychowała Yamana, woła go i Zeyer na śniadanie, oznajmia jednak, że ktoś musi pójść do sklepu, aby kupić chleb. Zeyer pierwsza wyraża chęć pójścia do sklepu, a Yaman proponuje, aby jej towarzyszył, aby zrobili wszystkie potrzebne zakupy. Później Yaman zabiera się za malowanie pokoju. Zeyer oferuje swoją pomoc, tymczasem Duygu daje Aliemu zegarek w podziękowaniu za całe jego wsparcie. Wyjaśnia mu, że zanim go spotkała, czas dla niej jakby się zatrzymał.